Stanęliśmy dzisiaj pod choinką, dlatego że FIFA właśnie jeszcze nie zdecydowała, ale już właściwie ustami swojego sekretarza generalnego zapowiedziała, że Mundial w 2022 roku odbędzie się właśnie w czasie świątecznym, zimą, ze względu na wysokie temperatury, które panują w Katarze. To jest to wiadomość sensacyjna, chociaż się o tym mówiło. No i teraz zostajemy z pytaniem, co to oznacza właściwie, jak ten Mundial będzie wyglądał? Podobno cały czas trwają konsultacje. Nie wiadomo jeszcze, jak ten kalendarz będzie wyglądał. Raczej wykluczone jest to, żeby Mundial odbył się w styczniu 2022 roku, no bo jest jakaś umowa między Sepem Blatterem a szefami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, żeby Mundial nie odbywał się zbyt blisko zimowych Igrzysk Olimpijskich, które zaplanowano na luty 2022. No więc zostaje końcówka roku. I tutaj też trudno sobie wyobrazić, żeby Mundial odbywał się na przełomie roku, czyli w tym okresie świątecznym, kiedy ludzie, kibice są zajęci czymś zupełnie innym niż futbolem, więc wydaje się, że te widełki, które przedstawił sekretarz generalny FIFA, czyli 15 listopada, 15 stycznia, to bardziej prawdopodobne wydaje się, że to będzie, że Mundial skończy się około 18 grudnia 2022 roku, no a zacznie się miesiąc wcześniej, biorąc pod uwagę jeszcze okresy przygotowawcze, zgrupowania i tak dalej, no to przerwa w futbolu, no sezon będzie musiał zrobić przerwę pod koniec października tak naprawdę. No tak, i to będzie dwumiesięczna wyrwa. Ja się zastanawiam, czy to się nie skończy chaosem, bo i czy chaosem widocznym także na boiskach, to znaczy, czy wyniki nie będą przypadkowe, bo właściwie wszyscy będą na ten Mundial pojadą tak trochę nawet Mundial nie jest aż tak zagrożony jak te rozgrywki europejskie, bo wyobraźmy sobie na przykład teraz Zlatana Ibrahimowicza, który nie awansował. On miałby dwa miesiące przerwy od futbolu. Liga Mistrzów, nie wiadomo, czy ona się skończy po fazie grupowej, czy w trakcie fazy grupowej. Chaotycznie zapowiada się styczeń. Jeśli nie zmienią okna transferowego, to przecież no wiadomo, że Mundial to jest taki turniej, po którym zawsze się kupuje piłkarzy, więc będzie mnóstwo też takich być może ruchów przypadkowych. No jak ty to widzisz? No, ja zakładam, że sezon będzie musiał rozpocząć się wcześniej. To tak dużo wcześniej, jeżeli zakładam, że mniej więcej w czerwcu zaczną się te największe ligi i te, a fazy eliminacyjne europejskich pucharów tak naprawdę na początku czerwca musiałyby się zacząć, żeby i rozgrywki te europejskie i ligi, żeby zdołały się wyrobić. I no tylko pytanie, czy fazę grupową Ligi Mistrzów da się jakoś rozegrać do końca października. No nie potrafię sobie w tej chwili tego wyobrazić. Pytanie też, czy co w takim razie z tą przerwą między sezonami, bo może się okazać, że piłkarze w ogóle nie będą mieli przerwy. Wszystko wskazuje na to, że nie tylko ten sezon 2022-2023 będzie inny od tego, co znamy teraz, ale też ten wcześniejszy będzie musiał być ciut inny, żeby się skończyć wcześniej, po to, żeby się wcześniej mógł zacząć ten następny sezon. No i ja zdaję sobie sprawę, że sytuacja jest teraz taka, że Sepp Blatter mówił o tym, że Mundial trzeba przenieść i teraz sekretarz generalny FIFA to powtórzył i Michel Platini to mówił niejednokrotnie, no ale cały czas jest ta opozycja tych największych lig i prezesów największych klubów. Decyzja ma zostać podjęta dopiero pod koniec roku. Być może do tego czasu się jeszcze coś zmieni. To znaczy, jeżeli ma się coś zmienić, to tylko dzięki właśnie prezesom tych lig i sponsorom, tak, i telewizjom, no bo to też rozbija plany telewizji. No, taki najprostszy przykład lidze angielskiej i jej sponsorom i telewizjom, które pokazują ligę angielską, bardzo się opłaca rozgrywanie meczów w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i potem 1 stycznia. No i ja nie wiem, czy oni tak łatwo z tego zrezygnują. Z tego, co mówili do tej pory, to raczej łatwo z tego nie zrezygnują. No tak, ale też Anglia nie jest pępkiem świata, żebyśmy nie ulegli takiego właśnie temu spojrzeniu, które trochę narzucają media angielskie. W każdym razie ty powiedziałeś, że tylko sponsorzy, właściciele klubów, prezesi, ale tak naprawdę to są ludzie, którzy trzęsą piłką i no możemy się spodziewać, że jeszcze będzie się działo w sprawie tego Mundialu.